Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 13 do 19 sierpnia 2018 roku. I za co nas czeka w tym tygodniu? W tym tygodniu czeka nas długi weekend, sierpniowy oczywiście, ale też on będzie w jakiś sposób planetarnie przychylny odpoczynkowi, ale aktywnemu. W poniedziałek Mars, który dotąd przebywał w znaku wodnika, ruchem wstecznym wejdzie do znaku koziorożca, a to oznacza, że pierwsza połowa tygodnia, mimo że upłynie nam leniwie, będziemy jednak musieli mieć jakiś konkretny plan na zrealizowanie naszych rozrywek, a niektórzy, którzy będą musieli zostać w pracy i jednak coś robić, będą w tym tygodniu bardzo. Bardzo skuteczni i mogą dużo pożytecznych rzeczy zrobić, bo Mars w koziorożcu sprzyja pracy, trochę samotności, ale też skupianiu się na konkretnych wynikach i konkretnych celach. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej my bardziej rozleniwieni, ale też w bardziej towarzyskim nastroju. W sobotę Merkury ustawi się w sekstylu z Wenus, to bardzo dobry aspekt na spotkania, towarzyskie imprezy, w ogóle cały tydzień jest taki bardzo miły i przyjemny, żadna planetarna aura tutaj nam negatywna nie grozi, ale tak naprawdę bardziej druga połowa tygodnia, to będzie ten odpoczynek, radość i spotkanie Spotykanie się z ludźmi i niespodziewane wyjazdy. Właśnie piątek i sobota to też są bardzo dobre okazje, różne finansowe wyprzedaże, więc bądźcie czujni. Natomiast w niedzielę bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy już muszą kupić samochód, rower, aparat fotograficzny, telefon i komputer, bo Merkury wreszcie po trzech tygodniach wyjdzie z retrogradacji i zacznie poruszać się ruchem prostym, a to oznacza, że od niedzieli możemy spokojnie właśnie te sprzęty elektroniczne kupować i nie będą się tak często psuły. W niedzielę też ciekawy aspekt na niebie, który nam towarzyszy już od kilku miesięcy. Jowisz ustawi się dokładnie w trygonie z Neptunem, a to taki aspekt spełniania marzeń. Spełnienia życzeń i też godzenia się z ludźmi, więc ogólnie ten tydzień jest taki bardzo pozytywny znaki ogniste, czyli Barany, Lwy i Strzelce, będą w tym tygodniu korzystać z dobroci z wakacji. To jest dobry tydzień, żeby przejąć się długim weekendem, rzeczywiście gdzieś pojechać, mniej na siebie różnych trudnych rzeczy brać. Ale Baranom może być trudno dostosować się do mojej rady, dlatego że planeta Mars znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku zodiaku, więc niechybnie wyjdą jakieś zaległości, trzeba będzie coś zrobić, coś zreperować, gdzieś pojechać, może nawet w ostatniej chwili wbić się do jakiegoś urzędu. Barany będą tym szalenie zaaferowane. No radę nie brać na siebie zbyt wiele, dlatego że długi weekend to nie jest dobry czas, żeby oddawać się różnym obowiązkom. Trzeba będzie spokojnie odpocząć. W bardzo dobrych humorach będą lwy. Słońce sprawi, że w tym tygodniu trafią na fantastycznych ludzi. Pojadą w bardzo ładne miejsca. Nawet jeżeli zostały w domu, to odkryją jakiś niezwykły zabytek w swojej okolicy albo restaurację, w której będzie po prostu pysznie. Więc pełnia lata, pełnia życia to jest to, co lwy lubią najbardziej. Nie ma sensu niczym się przejmować. Mars wreszcie przestanie na was oddziałować. Więc i zdrowie będzie lepsze, i nerwów będzie mniej, i ludzie wokół lwów też będą im o wiele bardziej przychylni. Także w dobrych humorach będą strzelce, które Merkury będzie wyciągać na różne towarzyskie spotkania. Nowe znajomości to jest przede wszystkim to, co strzelce w tym tygodniu będzie czekać. Inne sprawy nie będą tak ważne, natomiast te strzelce, które zostały w pracy, ochoczo zabiorą się za rachunki i może się okazać, że dzięki temu znalazła się jakaś suma na przyjemności. Więc zajrzyjcie na konto bankowe, sprawdźcie, co tam się dzieje w portfelu dlatego że gdzieś jakiś zaginiony banknocik może odmienić oblicze weekendu. Znaki ziemskie, czyli panny, byki i koziorożce w tym tygodniu będą bardzo ambitne, mimo tego nastroju wakacyjnego. Byki w tym tygodniu zajmą się sobą, stwierdzą, że czas na reorganizację szafy, garderoby, długi weekend może Was skłonić do jakichś gruntownych porządków, właśnie w tych, ale też zmiany stylu upiększania się czy stylu ubierania się, więc to jest taki czas, kiedy byki będą odpoczywać, ale jednocześnie bardzo aktywnie, Będą poprawiać swoją urodę i swoją atrakcyjność. Panny natomiast bardziej zajmą się swoim zdrowiem. Ten długi weekend uda się im jakoś zagospodarować i też odpocząć, ale mars, który będzie wspierał was trygonem z znaku koziorożca od poniedziałku, sprawi, że bardzo dużo rzeczy też w tygodniu panną, w tym tygodniu pannom się uda zrobić, więc może być tak, że bardzo efektywnie będą panny odpoczywać i przy okazji uda się też coś fajnego w karierze zrobić. Koziorożce natomiast zdecydowanie będą troszeczkę. Nerwowe w tym tygodniu. Od poniedziałku Mars w Waszym znaku zodiaku sprawi, że pewne sprawy z początku wakacji mogą do Was, z początku lata do Was wrócić jako taki wyrzut sumienia czy bumerang. Trzeba się będzie pewnymi rzeczami zająć. Pamiętajcie o odpoczynku jednak i w drugiej połowie tygodnia szczególnie wygospodarujcie dla siebie jakiś jeden dzień, dwa lub trzy. Ale ogólnie to jest dobry tydzień dla koziorożców też, żeby przeorganizować się, zrobić nowe plany i pozbyć się tych rzeczy czy spraw, które sprawiają, Wam kłopot, lub po prostu się nimi już znudziliście. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki w tym tygodniu będą chętnie pomagać innym ludziom, chętnie będą doradzać, chętnie będą uczestniczyć w różnych zebraniach, szkoleniach i wycieczkach, byleby tylko nie być samemu w domu. Bliźniaki szczególnie będą miały bardzo dobry czas na zacieśnianie relacji z różnymi fajnymi osobami, ale też zdobywanie różnych potrzebnych i ważnych informacji. Więc jeżeli cierpicie, ponieważ ktoś ma przed Wami jakiś sekret, jeżeli nie rozumiecie, dlaczego wydarzenia przebiegały tak a nie inaczej, to w tym Tygodniu połączą się różne tropy i merkury pozwoli Wam odkryć tajemnice. Ale pamiętajcie, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie, więc swoich sekretów, zwłaszcza miłosnych, jeśli jesteście bliźniakami, to w tym tygodniu trochę bardziej pilnujcie, żeby nie zrobiła się z tego jakaś afera pod koniec tygodnia. Wagi również będą w dobrych humorach, będą chciały być z przyjaciółmi, będą chciały mieć przyjaciół, będą chciały zajmować się swoim hobby, nie będą miały tutaj problemu też z wygospodarowaniem sobie czasu na to wszystko, dlatego że Mars doda wagom odwagi. I sprawi, że wagi będą walczyć o swoje sprawy, będą bardziej asertywne, będą wiedziały, czego chcą, czyli niektóre wagi, zwłaszcza te z trzeciego dekanatu, mogą się zachowywać trochę jak niewagi, a trochę jak barany. Więc otoczenie może być zaskoczone, ale czasami trzeba tupnąć nogą i powiedzieć: koniec, teraz moje sprawy są na pierwszym miejscu, a państwo muszą się do mnie dopasować. I tą strategię wagą polecam. Natomiast wodniki wreszcie pożegnają Marsa, który na chwilę opuścił wasz znak Zodiaku i da wam święty spokój, czyli będziecie mogli odpocząć, będzie mniej stresujących sytuacji, nie trzeba się będzie spieszyć. Jeżeli jesteście w pracy, to wszyscy będą zajęci długim weekendem i będziecie mogli w spokoju sobie poleniu a jeżeli jesteście na wakacjach, to nikt nie będzie was pędził na wycieczki, na które być może nie macie ochoty iść. Więc relaks, odzyskiwanie dobrego humoru, poprawa kondycji, czas na wyspanie się, czas na Własne zainteresowania, czyli same przyjemne rzeczy, to jest to, co wodniki w tym tygodniu czeka znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą odpoczywać i cieszyć się spokojem i życiem. Chociaż raki mogą być troszeczkę nerwowe od poniedziałku Mars zacznie działać opozycją na wasz znak zodiaku. To oznacza, że w ostatniej chwili przed różnymi wyjazdami, grillami, wyjściami do znajomych, na różne przyjęcia i rowerowe wycieczki może się okazać, że musicie nagle coś zrobić, coś poprawić i lepiej się nie denerwować, tylko szybko zabrać do roboty, więc im szybciej co Coś zrobicie, tym szybciej będziecie mogli odpoczywać w drugiej połowie tygodnia, szczególnie bardzo dobry czas dla tych raków, które właśnie odpoczywają na wakacjach lub mają jakieś uczuciowe plany i ciekawe spotkania towarzyskie. Skorpiony natomiast w tym tygodniu, mimo tej leniwej aury, powinny trzymać rękę na pulsie. Wenus, merkury i jowisz silnie pozytywnie działają na wasz znak zodiaku, a to oznacza, że warto wysyłać ważne maile, spotykać się z ludźmi i mimo tej rozleniwiającej atmosfery Zadbać o swoje interesy i rozpoczynać nowe projekty. To jest tak naprawdę bardzo dobry czas, bo Mars wreszcie y, przestanie od poniedziałku działać y, y, taką wkurzającą, denerwującą kwadraturą na Wasz Zodiaku i nagle wszystko zacznie się układać i y, dużo w tym tygodniu skorzystacie na tym, co wcześniej, przez kole wcześniejsze tygodnie robiliście. Ryby natomiast w tym tygodniu zdecydują, że to one będą rządziły, to one będą mówiły y, rodzinie, co mają robić i to jest dobry czas dla tych. Ryb, które dotychczas nie wiedziały, w którym kierunku płynąć, podążać, bo ktoś potrzebnie Wam dobry pomysł, przyśni Wam się świetne rozwiązanie jakiegoś problemu i w drugiej połowie tygodnia też będziecie mogli odpocząć i cieszyć się spokojem. Dziękujemy, życzymy wszystkim spokojnego, długiego weekendu, fantastycznego tygodnia. A po więcej horoskopów zapraszamy na stronę czary.pl.